Bardzo mi na Tobie zależy. Proszę Cię, wysłuchaj tego do końca. Możliwe, że wcale nie brakuje Ci modlitwy, ale tej jednej rzeczy, o której będę dzisiaj mówił. To jest dobra nowina dla wszystkich, którzy są niesamowicie zabiegani, którzy nie mają czasu, którzy wieczorem nie mają absolutnie na nic siły. Jeśli tak wygląda Twoje życie, proszę słuchaj uważnie. I ostrzegam, że to, co będę mówił, może brzmieć kontrowersyjnie. Mianowicie, wydaje się, że często przeceniamy modlitwę. Co? I teraz, oczywiście, ja nie chcę umniejszyć znaczenia modlitwy. Uważam, że żebyśmy byli wysłuchiwani przez Boga w naszych prośbach, musimy między innymi stać się ludźmi modlitwy, czyli modlić się dużo, wytrwale, regularnie, głęboko, porządnie. Takie wnioski wyciągam z Ewangelii Marka, rozdział 9, gdzie apostołowie nie mogą wyrzucić złego ducha i Jezus mówi, macie za mało wiary i niektórzy sugerują, że kiedy potem Jezus dodaje, ten rodzaj wyrzuca się modlitwą i postem, to że On mówi o tej nie wierzę w człowieku, a nie o konkretnym demonie. I ja takie wnioski wyciągam, teraz tego nie będę rozszerzał, że musimy stać się ludźmi modlitwy, no bo na pewno nie chodzi o modlitwę w danym momencie. Nie widać, żeby Jezus się długo modlił, przez co wyrzucił tego demona, prawda? Z epileptyka. Jezus wyrzucił tego demona między innymi dlatego, bo był człowiekiem modlitwy i my też mamy stać się ludźmi modlitwy. Jezus mówi, ten rodzaj wyrzuca się modlitwą i postem. Żeby podać drugi przykład, oczywiście mamy końcówkę listu Jakuba i opisanego Eliasza, który się modlił wytrwale i był sprawiedliwy, dwa czynniki. No i wielką ma moc wytrwała modlitwa sprawiedliwego. I Eliasz się modlił 7 lat, żaden deszcz nie spadł, potem się pomodlił, znowuż spadł. I musimy stać się ludźmi modlitwy, jak Eliasz, jak Jezus w pewnym sensie. Dodaję w pewnym sensie, bo jego też się rzeczywistość słuchała, bo jest Bogiem, wiadomo. Nie wchodzę w ten temat. Musimy być ludźmi modlitwy. Natomiast często też modlitwę przeceniamy i mamy tendencję do tego, zauważam to często i od dawna, że kiedy się spotykamy z innymi chrześcijanami i mamy się podzielić swoim stanem duchowym obecnym, to często mówimy, no za mało tej modlitwy. Jak brzmi nasza odpowiedź najczęściej na nasze takie samopoczucie, że nie jesteśmy do końca zjednoczeni z Bogiem, nie jesteśmy do końca duchowi, jakbyśmy to chcieli nazwać. Nie czujemy się zbyt dobrze duchowo, i jaką mamy odpowiedź automatyczną? Najczęściej, no za mało czasu poświęcam na modlitwę. I teraz niektórzy mają trwały zgrzyt w swoim życiu, ponieważ są niesamowicie zabiegani. Mają kilkoro dzieci, mają pracę wymagającą, czasochłonną i nie są w stanie dopakować jeszcze do harmonogramu dnia tyle modlitwy, co polecają charyzmatycy, albo święci, albo Maryja w objawieniach prywatnych i tak dalej. I znowu, ale ostatni raz to powiem, nie umniejszam znaczenia modlitwy, sam staram się modlić jak najwięcej. Mam teraz takie postanowienie, żeby się modlić minimum 10 minut, ale to często pozwalam, żeby to się przerodziło, bo mam takie zawsze pragnienie, taką modlitwę godzinną, może nawet dłużej, i czytam Pismo Święte, i potem przechodzę do modlitwy językami, i na odwrót, i modlę się własnymi słowami, podnoszę ręce, czasem coś zaśpiewam Bogu na gitarze, bo jest napisane, żeby śpiewać Bogu pieśni pełne ducha i tak dalej. Natomiast nie doceniamy bardzo jednego elementu, który powinien iść przynajmniej w parze z modlitwą. I każdy to musi w sobie w danym momencie rozeznawać. Czasem mam takie wezwanie wewnętrzne od ducha, że mam się modlić dłużej. Czasem siedzę na modlitwie długo i mam wezwanie wewnętrzne od Boga, jak wierzę, który mówi, dobra, do roboty teraz, nie? Już wszystko mamy załatwione, cieszę się i tak dalej, ale działaj, do roboty, nie? Ja Cię napełniam po to, żebyś coś zrobił w świecie. Wiecie, my z Bogiem jeszcze będziemy w społeczności długo, teraz trochę nie jest na to czas. Trochę tak, w dużej mierze tak, natomiast z drugiej strony my tu jesteśmy na froncie, nie? Wydaje mi się, że nasza modlitwa w pewnym sensie powinna przypominać takie łączenie się z dowódcą na froncie, nie? Czyli jakie są rozkazy? Aha, a podwyższysz mi trochę morale, aha, dziękuję. I na front. Takie mam spojrzenie na to wszystko. Nie wiem, czy się zgadzacie. Natomiast od tego mojego spojrzenia, które nie jest pewne, przechodzimy do Słowa Bożego, które jest pewne, z całą pewnością jest pewne. Moje pytanie do Was, nie wiem, czy pamiętacie. Fragment Ozeasza 4:6. Co tam Bóg mówi przez proroka Ozeasza? Że dlaczego naród wybrany ginie? Lud Boży ginie. Z jakiego powodu? Czy z powodu braku modlitwy? Nie. A co tam jest napisane? Wrócimy do tego. Teraz następne pytanie. O czym Jezus powiedział, że jest duchem i życiem? Czy o modlitwie? Nie.
I dalej, czy Jezus powiedział, że kto buduje dom na skalę modlitwy, ten się ostoi? Nie. Kolejne pytanie. Pamiętacie może zbroję Bożą z listu do Efezjan, gdzie święty Paweł wymienia jej różne elementy. Miecz, tarczę, pancerz, pas, przyłbice czy tam hełm. I teraz, czy tam jest w ogóle wymieniona modlitwa jako któryś z elementów tej zbroi? Nie. Jest to bardzo ciekawe, ale nie. A niektórzy mówią, najlepszą bronią na diabła jest modlitwa. Niektórzy nawet mówią, mam taki modlitewny karabin, idę strzelać do diabła. No nie do końca to tak wygląda. Biblia nie modlitwę nazywa bronią. Wrócimy do tego. Dalej. Czy Marek na początku swojej Ewangelii streszcza głoszenie Jezusa w słowach nawracajcie się i módlcie się na przykład? Nie. I ostatnie pytanie. Czy święty Paweł w liście do Rzymian, rozdział 6, tam gdzie tłumaczy, co mamy robić, żeby żyć według zasad nowego życia, jak to nazywa, to co mówi, że co mamy robić? Modlić się? Też nie. Słuchajcie, panuje wśród nas świeckich takie przeświadczenie, że jeśli nie mamy tyle czasu, co zakonnicy, na modlitwę, to nie mamy szansy stać się duchowymi ludźmi. Ośmielę się dzisiaj stwierdzić, to nieprawda. Nawet gdy masz bardzo mało czasu, możesz stać się duchowym człowiekiem. Nawet jeśli po całodniowej walce z dziećmi, z pracą, z obowiązkami domowymi, masz tylko tyle siły, żeby jak spadasz, to tak wycelować głową w poduszkę, nie? Żeby się nie walnąć o kant łóżka, też możesz stać się człowiekiem duchowym. I uwaga, nie mam tu na myśli aktów strzelistych, to rzeczywiście jest dobra opcja modlitewna dla osób zagonionych, ale nie o modlitwę mi dzisiaj chodzi. Nawet nie o taką krótką. Otóż często wydaje nam się, że brakuje nam modlitwy, a tymczasem brakuje nam słowa i wiary w to słowo. Natomiast nadal nie jest tak istotna sama znajomość słowa. Już wspominam, że sam szatan, jak dyskutuje z Jezusem, to zna słowo, tak? Też cytuję. Ale Jezus, kiedy mówi o ludziach, którzy budują dom na piasku, to czy mówi o ludziach, którzy nie słuchają słowa? Którzy nie czytają Biblii? Nie. Ludzie, którzy budują dom na piasku, to są ludzie, którzy słuchają słowa, ale nie wprowadzają go w czyn. Więc znajomość słowa bez wiary w to słowo, takiej wiary, która popchnie nas do zastosowania tego słowa w naszej codzienności, jest bezużyteczna. Jak rzeki uderzą w nasz dom, to on i tak się rozpadnie. Jest to niesamowite. I zdaje się, że o tym zapominamy. Więc przejrzyjmy jeszcze raz te pytania, które zadałem na początku i zastanówmy się, co było właściwą odpowiedzią w każdym fragmencie. Czy prorok Ozeasz powiedział w imieniu Boga, mój naród ginie z powodu braku modlitwy? Nie, mówi, mój naród ginie z powodu braku nauki albo braku poznania, braku wiedzy. Właśnie, może nie brakuje ci modlitwy, albo modlitwy też, ale może w pewnym sensie jesteś też podobny do narodu izraelskiego i brakuje ci wiedzy, brakuje ci poznania, nauczania. Teraz jeśli powiesz, no nie, no wiesz, są takie czasy, ja codziennie sobie czegoś słucham, nie? Jakiegoś zakonnika, jakiegoś charyzmatyka, kogoś tam, jakichś świętych, dzienniczki. Słucham codziennie. No właśnie, więc może wracamy do poprzedniego fragmentu, nie? Czyli znasz słowo, ale nie wprowadzasz go w czyn, albo nie wierzysz w nie. Prawda? Bo są słowa Boże, które zachęcają do działania, ale są też słowa Boże, które mówią coś o Tobie. I teraz Twoim jedynym działaniem, jakie musisz przedsięwziąć, to jest uwierzenie w te słowa, przyjęcie, że to, co Bóg mówi o Tobie, jest prawdą, a nie poezją, ani niczym innym. Dalej, czy Jezus powiedział, modlitwa jest duchem i życiem? Nie, powiedział, moje słowa są duchem i życiem. Jeśli więc czujesz, że jesteś jakiś jałowy w środku, że twój duch podupadł, że nie masz tyle życia w sobie, no to masz odpowiedź. Masz odpowiedź. Sam Jezus mówi, moje słowa są duchem i życiem. Czy możesz być wypełniony słowami Jezusa tak, żeby trwały w tobie? Bo jak sobie ciągle powtarzamy, sama znajomość słowa nic nie znaczy. Jeśli słowa Jezusa trwają w tobie, czyli jeśli je przyjąłeś i wierzysz w nie, to jak mogą nie być dla ciebie źródłem życia, skoro Jezus mówi, moje słowa są duchem i życiem? Więc pamiętaj o tym, kiedy znowu będziesz czuł, że nie masz w sobie tyle życia i będziesz chciał na to automatycznie odpowiedzieć, pewnie się muszę więcej modlić. No może więcej, a może mniej?
Kto wie? Może więcej powinieneś czytać, a może już dosyć przeczytałeś i wysłuchałeś, może powinieneś sobie na malutkie kartyluszce wypisać jeden werset, z którym masz największy problem, albo do którego Bóg czujesz najbardziej cię popycha, i tą sprawę załatwić. Wypisać sobie na mojej karteczce, chodzić z tym przez tydzień, albo dłużej, albo do skutku, aż ta sprawa nie zostanie załatwiona, aż nie poczujesz, że naprawdę w to wierzysz, że to zapamiętałeś i że tym żyjesz. Idziemy dalej. Czy Jezus powiedział, kto buduje dom na skalę modlitwy, ten się ostoi? Nie. Tam chodzi o skałę Słowa Bożego. Jeśli masz takie przeświadczenie, że mało się modlisz, dlatego twój ten dom duchowy się nie ostanie, tylko się na pewno rozpadnie, kiedy zostanie uderzony, no nie wiem. Tam jest napisane inaczej, że fundamentem tego domu jest zupełnie co innego niż modlitwa. Znaczy może nie zupełnie, ale no nie do końca modlitwa. Nie ściśle, nie stricte modlitwa. Fundamentem dla tego domu, o którym mówi Jezus, jest Słowo Boże. I teraz, znowu, nie tylko znajomość, ale też wprowadzanie go w czyn. Także, jeśli jest to tylko czyn polegający na przyjęciu nowej tożsamości. Zaraz to rozwiniemy. Dalej, czy wśród części zbroi Bożej Paweł wymienia modlitwę? Nie. Pancerz, jeśli pamiętacie te wszystkie części, trzeba to pamiętać. Pancerz sprawiedliwości. Wypełnianie słowa. Wypełnianie przykazań. To jest sprawiedliwość. Kiedy cię diabeł może najbardziej ugodzić, zranić? Kiedy będziesz się mało modlił? Pewnie też, ale głównie wtedy, kiedy będziesz miał dziury w swojej sprawiedliwości. To są prawdziwe dziury w pancerzu. Tak jest. Czy tarcza jest modlitwą, żeby odbijać pociski złego? Diabeł mnie atakuje, muszę się dużo modlić. Zobaczcie, to jest automatyczna reakcja wielu z nas. Nie, to jest tarcza wiary. Jeśli szatan cię atakuje, musisz stanąć w wierze. Szok! Jakim cudem może nam to umykać? To są podstawowe rzeczy. Jak mamy na rekolekcjach warsztaty dla dzieci, to im wycinamy z kartonu takie miecze i tarcze, i one stoją i śpiewają, że mają tarczę wiary. A potem my sami, szatan mnie atakuje, muszę się modlić. No weź, wszystko ci się pokiełbasiło, no. Idź, wracaj do dzieci. Razem z dziećmi wycinaj z kartonu tarczę i napisz na niej wiara. I chodź z tym kartonem. Nie do wiary. Co jest hełmem tej zbroi Bożej? Co jest przyłbicą? Może modlitwa? No nie. To jest przyłbica zbawienia, hełm zbawienia. Dopiero kiedy przyjąłeś nową tożsamość, ale też po prostu zostałeś oczyszczony z grzechów dzięki Jezusowi Chrystusowi, najważniejsza twoja część, twoja głowa jest absolutnie chroniona. Tylko musisz mieć świadomość swojego zbawienia. Hej, a czym jest pas? Czy pas jest modlitwą? Nie, to jest pas prawdy. O, tu mógłbym iść dalej, czy Jezus powiedział: będziecie się dużo modlić, a ta modlitwa was wyzwoli? Czy powiedział: poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli? Znowu poznanie słowa, poznanie prawdy i uwierzenie, tak? Przyjęcie. To prawda wyzwala, to prawda wszystko trzyma w kupie jak pas. To prawda cię wyzwala. Jakbyś stracił pas, to wiesz, to już twoje biodra nie są przewiązane, to się tak trudniej chodzi tam w tych ciuchach, co mieli 2000 lat temu. Jeśli Jezus mówi, niech biodra wasze będą przepasane, oznacza to, że mamy być gotowi. Gotowi do pójścia gdzieś, gotowi do działania. Jeśli żyjesz w prawdzie, jesteś wyzwolony, uwolniony, gotowy do działania, nie? A nie spętany tymi fałdami swojej szaty. No to co nam zostało jeszcze? Buty? To co? Buty może są modlitwą? Nie, to są buty gotowości. Czy jak niektórzy lubią mówić, sandały gotowości. No i co nam jeszcze zostało? Ostatnie. Miecz. Miecz ducha. Czy tu chodzi o modlitwę? No nie. Tu chodzi o Słowo Boże. I teraz oczywiście, widzicie, ja to trochę przekoloryzowuję, nie? Bo z Słowem Bożym też trzeba się modlić. Słaby będzie twój miecz Słowa Bożego, bo o Słowo Boże tam chodzi. Słaby będzie twój miecz, jeśli się nie będziesz Słowem Bożym modlił. Więc taki wątek też jest. Natomiast widzicie, modlitwa nie jest czymś tak podstawowym, fundamentalnym. Nie jest to źródło, z którego się wychodzi i szczyt, do którego się podąża. To jest coś, co działa obok, natomiast podstawowe elementy, fundamentalne rzeczy, jeśli chodzi o naszą zbroję Bożą, to są inne rzeczy niż modlitwa. To jest wiara, prawda, gotowość, sprawiedliwość, zbawienie i Słowo Boże.
Słowo Boże jako nasz miecz, jako nasza broń. Jak walczył Jezus z szatanem, kiedy był przez niego kuszony na pustyni? Jak walczył Jezus? Proszę, powiedz. Chyba się nie pomodlił, nie? No właśnie. Już widzę, szybko łapiesz. No nie pomodlił się. Zacytował słowo. Poznanie słowa, zastosowanie go w sytuacji odpowiednio do pokusy. Jezus znał Słowo Boże świetnie i używał go w najlepszy możliwy sposób. Dobre, co? To jest dobre. Dalej, czy Marek na początku swojej Ewangelii streszcza głoszenie Jezusa w słowach nawracajcie się i módlcie się? Nie. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Chociaż nawracajcie się, nie, jak wiemy, chociaż Jezus to głosił pewnie po aramejsku. Natomiast w Grece, jak już powinniśmy wiedzieć, metanoia, które tłumaczymy jako nawracanie się, metanoia to jest zmiana myślenia. Co też ciekawe, słowo łacińskie odpowiadające temu, tej metanoi, to jest recipisco, czy jak to tam się czyta. I to słowo oznacza między innymi odrodzić zmysły. Jeśli czujesz się taki przymglony, przyciemniony, przywalony, czego potrzebujesz? Pewnie modlitwa może ci w tym pomóc, ale nie jako naładowanie twoich akumulatorów, żebyś miał siłę na resztę dnia, tylko żeby zmienić twoje myślenie i odrodzić twoje zmysły. Ty powinieneś spojrzeć na swoją codzienność inaczej. To nie jest tak, że ty się modlisz i ktoś nagle przychodzi akurat do ciebie i cię wyrywa z tej modlitwy. Ten człowiek, w nim też jest Bóg. Teraz nie chodzi o to, że nie powinieneś walczyć o ten czas w izdebce, tak? No ale nie walcz z tymi, którzy wchodzą na modlitwę. Jeśli jesteś pełen ducha, ale też jeśli masz odrodzone zmysły, widzisz, że Pan Bóg wciela się we wszystko. To nie jest panteizm, nie? Ale przecież my, katolicy, śpiewamy oprócz Twego tchnienia, cóż jest wśród stworzenia? No, prawda to jest, czy nie? Tchnienie Boże jest wszędzie. I uwielbiam ten jeden cytat z ojca Joachima Badeniego, świętej pamięci, który powiedział, jak widzicie takiego małego chłopczyka, co gra w piłkę i się tak strasznie cieszy i tam biega, Bóg się w niego wciela. Bóg uwielbia się wcielać w takie postaci. Bóg w nim jest. W tej radości, beztrosce. Dlaczego mamy się stawać jak dzieci? Wtedy się trochę staniemy jak Bóg. I Bóg się wciela w takie osoby, w takie sytuacje. Drugi cytat przypomnę, bo ja o tych sprawach czasami gadam. Kiedyś byłem u spowiedzi takiego bardzo starego dominikanina. Tak starego, że był drugi dominikanin młodszy, normalnie do niego przyporządkowany, żeby go tam gdzieś podciągnąć, poprowadzić i tak dalej. Ja się wyspowiadałem, jak zwykle, jak wielu z nas właśnie, kiedy miałem jeszcze to złe poznanie, że czuję, że za mało czasu oddzielam dla Pana na modlitwę. I jakoś tak to ująłem dziwnie. I ten dominikanin tak się zamyślił i mówi, oddzielać czas dla Boga? Bardzo dziwny pomysł. Bardzo dziwny pomysł. No właśnie, nie masz trochę dziwnych pomysłów czasem? Oddzielać czas dla Boga, odseparować Boga od całej reszty twojego dnia, twojego życia. To już w twoim dziecku nie ma Boga. To już musisz się dużo modlić i potem czas dla dziecka. To nie jest tak, że się modlisz i potem czas z dzieckiem też jest czasem z Bogiem. Nie tyle, że twoje dziecko jest Bogiem, tylko w tobie też jest Bóg. To, co ty robisz, to powinien Jezus czynić przez ciebie. Mówi święty Paweł, już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. Dajże obcować z Bogiem ludziom przez ciebie. W tobie ma być obecny Chrystus. Jakby zamiast ciebie. I teraz są różne sposoby modlitwy, ale są niestety takie, że się modlisz i modlisz i modlisz i modlisz i nigdy nawet nie przyjdzie ci to do głowy, żeby w to uwierzyć na modlitwie. Albo żeby chodzić w kółko i mówić, Panie Jezu, już nie ja żyję, ale żyjesz Ty we mnie. Niesamowite to jest. To jak ja pójdę tam do pracy, to proszę Cię, Panie, żebym ja pamiętał, miał świadomość tego, że to właściwie przez moje usta to Ty powinieneś mówić do moich współpracowników, a nie ja. Kiedy ja dotykam moje dzieci, poklepuję, przytulam, to właściwie Ty przytulasz te moje dzieci i je dotykasz i je głaszczesz, nie ja. To są Twoje ręce. Oczywiście ja nie jestem zupełnie wyeliminowany czy skasowany w rzeczywistości duchowej. Moja dusza nadal pracuje, ale jestem tak przeniknięty Chrystusem, napełniony Duchem Świętym, że w pewnym sensie już nie ja żyję,
lecz żyje we mnie Chrystus. I teraz do czego zmierzam? Jeśli jesteś bardzo zabiegany i nie możesz z tym nic zrobić, a nie chciałbym też utwierdzać nikogo w myśleniu, że się z tym nic nie da zrobić, bo już chyba nie muszę tłumaczyć, ale czasami bierzemy na siebie takie obowiązki niepotrzebne albo takie kredyty, no właśnie, które nas tak wciągają i mamy taką koncepcję, że robimy to dla rodziny, ale potem poświęcamy rodzinę dla tego. I to jest straszne, także nie chcę nikogo twierdzać w przekonaniu, że nic się nie da z tym zrobić, że jesteś zabiegany. Może nic się nie da zrobić, ale może nie. Przemyśl to naprawdę. Natomiast jeśli rzeczywiście jesteś zabiegany i nic się z tym nie da obecnie, aktualnie zrobić, nie zamartwiaj się. Nie bądź smutny, że nie masz czasu na modlitwę. Powinieneś więcej czasu przeznaczyć na modlitwę. Staraj się to robić. Natomiast jednocześnie pamiętaj, Bóg jest w tobie. Wypisz sobie na karteczce Galatów 2:20 albo, nie wiem, 2 Koryntian 5:17. Czy kto jest złączony z Chrystusem, ten staje się nowym stworzeniem. Stare przeminęło, a powstało nowe. Jeśli masz być przygnieciony i taki zasmucony, to lepiej weź tą tarczę wiary w końcu. Na modlitwę nie masz czasu, ale na wiarę zawsze masz czas. Na czytanie Słowa Bożego nie zawsze masz czas, ale na zastosowanie tych wersetów, które już pamiętasz, i na zmianę myślenia, i na odrodzenie zmysłów, na pewno masz czas, bo to można osiągnąć w bardzo dynamiczny sposób. I dalej, gdy Paweł w liście do Rzymian tłumaczy nam, co musimy zrobić, aby żyć według zasad nowego życia, to czy wymienia w którymś miejscu modlitwę? Nie. A co wymienia? Na początku wymienia chrzest. To trzymaj się tego chrztu. Czytaj listy Pawła, dowiedz się, co się stało w twoim życiu przez chrzest. I dalej, co jest napisane na przykład w Rzymian 6:11, co bardzo często cytuję. Czy jest tam napisane cokolwiek o modlitwie? Nie, tam jest napisane tak również i wy uważajcie się za takich, którzy umarli dla grzechu, a żyją dla Boga w zjednoczeniu z Chrystusem Jezusem. Nie masz czasu na modlitwę? Możliwe. Natomiast być może bardziej niż modlitwy brakuje ci tego, żebyś w końcu siebie zaczął uważać. Tam jest takie greckie słowo, które można przetłumaczyć jako zaksięgować. Może bardziej ci tego brakuje, że powinieneś zaksięgować siebie jako takiego, który już umarł dla grzechu, a żyje dla Boga w zjednoczeniu z Chrystusem Jezusem. Gdybyś naprawdę wiarą przyjął między innymi to, a potem to, że już nie ty żyjesz, ale żyje w tobie Chrystus, to czy chodziłbyś dalej taki, no muszę się więcej modlić, no nie pomodliłem się. Nie? Czy dalej byś chodził taki? Walcz o modlitwę. Jezus powiedział, zamknijcie się w izdebce. Trzeba zamknąć za sobą drzwi. Albo w dosłownym, albo w przenośnym sensie. Najlepiej w dosłownym. Natomiast też trzeba wierzyć w Ewangelię. Trzeba się posługiwać bronią Słowa Bożego. Trzeba nosić tarczę wiary. Trzeba dbać o to, żeby pancerz sprawiedliwości był absolutnie pełen. Żeby nie było żadnej szpary na jakiejś szpony diabelskie. A zatem spróbuj się skupić właśnie na tym i potem napisz mi, jakie były owoce. Poświęć trochę czasu na czytanie słowa, zwłaszcza Nowego Testamentu. Wypisz sobie jakiś jeden werset, który cię najbardziej dotknął. Ale niech będzie taki hardkorowy, przełomowy, rewolucyjny, jak właśnie już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. Uwierz, że to jest prawda, że Bóg żyje w tobie. Jakie wtedy możesz mieć problemy? Zwłaszcza z relacją z Panem, skoro On jest w tobie. Albo taki werset, że nic nas nie odłączy od miłości Boga, jaką mamy w Jezusie Chrystusie. Nic! Nic! I tam jest wtedy wszystko wymienione. Ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani moce, ani potęgi. Nic! Nie jest w stanie cię odłączyć od miłości Boga, jaką masz w Jezusie Chrystusie. Czyli nic nie jest cię w stanie odłączyć od Chrystusa. A Chrystus żyje w tobie. Wypisz to sobie być może jeden werset na karteluszce, noś to przez tydzień, przyklej sobie na odwrocie telefonu, nie wiem, cokolwiek, żebyś to zawsze widział i przyjmij to z wiarą. Zaufaj Bogu, który dał ci to słowo. I na sam koniec taki ciekawy werset, list do Rzymian, 15:13. A Bóg, źródło nadziei, niech was napełni wszelką radością i pokojem. Chciałbyś mieć wszelką radość i pokój? Czy to nie jest jedyne, czego nam brakuje, kiedy jesteśmy tacy przybici i tak dalej? Niech was napełni wszelką radością i pokojem dzięki czemu? Modlitwie? Nie. Niech was napełni wszelką radością i pokojem dzięki wyznawaniu wiary, aby rosła wasza nadzieja dzięki mocy Ducha Świętego. Dzięki wyznawaniu wiary. Także to by było na tyle. I niech się Bóg nad nami zmiłuje, niech nas prowadzi wśród tych codziennych obowiązków. Dziękuję za uwagę. Shalom.
I jak zwykle małe postscriptum, bardzo dziękuję wszystkim wspierającym ten kanał swoimi modlitwami, dobrymi słowami, wiadomościami, świadectwami i też tym wszystkim, którzy wspierają dobrą nowinę finansowo. Dzisiaj szczególnie dziękuję osobie, czy raczej rodzinie o pseudonimie Racjonalny Katolik. Pięknie dziękuję. Wszystkiego dobrego, kochani. Shalom. Thank you.